Sejmu Senatu, pani premier, panie premierze, państwo ministrowie, panie i panowie posłowie, panowie i państwo prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Panie i panowie szefowie kancelarii prezydenta, Sejmu Senatu, prezes Rady Ministrów, panie i panowie. Konstytucja stanowi, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najważniejszym reprezentantem Rzeczypospolitej. Jest jednocześnie gwarantem ciągłości władzy państwowej, czuwa na przestrzeganiu konstytucji, stoi na straży bezpieczeństwa i suwerenności Rzeczypospolitej, a także jej nienaruszalności i niepodzielności granic i terytorium. Tyle mówi konstytucja. A wiem, że ona jest bliska panu, panie prezydencie, czym pan dawał nieraz, występując przed Trybunałem Konstytucyjnym na rozprawach, reprezentując godnie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, a potem Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. I pamiętam po śmierci prezydenta, kiedy pan już oczywiście względów nie mógł być jego reprezentantem przed Trybunałem, sprawa, które zostały się przez niego wniesione i trwały przed Trybunałem, pamiętam, widywałem pana na sali rozpraw, kiedy przychodził pan i siadał w ostatnich rzędach w ławce publiczności, przyglądając się, przysłuchując rozprawom, ażeby, tak mniemam, w ten chociaż niedoskonały sposób dopełnić wolę i powierzone panu zadanie. To jest na pewno widać o klasie i prawnika i człowieka. Chciałem jeszcze odwołać się do konstytucji i do wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w jednym z orzeczeń powiedział, że prezydent jako głowa państwa jest uosobieniem jego państwa, znaczy państwa godności, majestatu, suwerenności i niepodległości. Jeszcze do jednego artykułu konstytucji chciałbym się odwołać, do artykułu pierwszego, bardzo ważnego, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. A to wspólne dobro to niewątpliwie historia kraju, tradycja, kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i w ogólnoludzkich wartościach, jak o tym mówi preambuła do konstytucji. Tym dobrem jest również poczucie wspólnoty z rodakami, to co pan prezydent często podkreśla i o czym też mówi preambuła do konstytucji. A uosobieniem tego dobra, tych wartości jest niemożliwy naród polski, państwo polskie, jego godło, jego barwy i prezydent Rzeczypospolitej, tak, a być może przede wszystkim. Chcę jeszcze odwołać się jeszcze raz do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, o którym wspominałem przed chwilą. Trybunał tam zawarł istotną informację, istotną przesłankę, mówiąc, że prezydentowi należy się szczególny szacunek z racji pełnionej przez jego funkcji prezydenta. I Trybunał podkreślił, że prezydent będąc osobą państwa i uosobienia majestatu i godności Rzeczypospolitej, taki szacunek powinien być okazywany. Cieszę się, że będę mógł wręczyć panu prezydentowi w dniu dzisiejszym uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzającą wybór pana na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszę się, że mogę zrobić to tutaj, w tym miejscu, w Pałacu Królewskim, w Pałacu Króla Jana III Sowieckiego.
które to miejsce Państwowa Komisja Wyborcza kilka miesięcy temu upatrzyła sobie za miejsce godne dla tego rodzaju podniosłej uroczystości. Jestem głęboko przekonany i ufam, że podoba Pan znakomicie wszystkim tym zaszczytnym, jednocześnie wysoce odpowiedzialnym obowiązkom, wypełniając powierzoną Panu przez nas funkcję prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Z czego zresztą Panu tego życzę. Prezydenta Rzeczypospolitej.
Szanowni Państwo, dziękuję Polakom, moim rodakom jeszcze raz za wybór na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Chcę powtórzyć to, co mówiłem w trakcie kampanii wyborczej w moich wystąpieniach bardzo często, że człowiek, który zostanie wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, musi wczytać się w konstytucję. Przepis, gdzie napisane jest, że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez naród. I w związku z tym rozumiem to, że przede wszystkim narodowi, społeczeństwu ma służyć i Rzeczypospolitej. Chcę powiedzieć, że tak właśnie rozumiem prezydenturę. Rozumiem, że moim zadaniem jako prezydenta Rzeczypospolitej będzie służenie całemu narodowi w miarę możliwości. Dlatego też mówiłem, że bardzo potrzebujemy poczucia wspólnoty, bardzo potrzebujemy też odbudowy zaufania. Zaufania tego wewnątrzspołecznego, które nazywają czasem też i wzajemną życzliwością. Ale także, proszę Państwa, potrzebujemy bardzo odbudowy zaufania naszych rodaków do władzy. I na zakończenie tego mojego wystąpienia chciałem prosić, aby w tym okresie, w pewnym sensie przejściowym, jest z jednej strony nowo wybrany prezydent, którego czasem nazywa się prezydentem elektem i jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej urzędujący, aby państwo, przede wszystkim mówię tutaj do pani premier, do panów ministrów, a mówię także do przedstawicieli większości parlamentarnej, zachowali taką powagę w pracach parlamentarnych i w pracach rządu. Powagę, myślę, z punktu widzenia ustrojowego. Proszę, żeby w tym okresie, kiedy ta wola wyborców została uzewnętrzniona, nie dokonywano poważnych zmian, przede wszystkim zmian ustrojowych, ani takich, które mogą budzić jakieś niepotrzebne w społeczeństwie emocje. Niestety także kreować konflikty, bo myślę, że przede wszystkim konfliktów powinniśmy bardzo unikać generalnie, nie tylko w tym okresie najbliższych pół miesięcy, ale powinniśmy ich unikać także w przyszłości po to właśnie, żeby budować tą wspólnotę, po to, żeby opierać ją na kapitale społecznym, który musi wynikać z jedności. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Myślę, że są takie wartości, jestem o tym przekonany, wokół których nasze społeczeństwo może się skupiać i uważam, że jest to rola polityków, aby tak właśnie czynić, aby te wartości eksponować, te wspólne. Jest to także ogromna rola prezydenta Rzeczypospolitej i z całą pewnością tak będę chciał działać, budując tym samym, mam nadzieję, autorytet urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Także dla tych, czy może przede wszystkim dla tych, którzy będą ten urząd sprawowali w przyszłości. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękując za zorganizowanie tej pięknej uroczystości, dziękując Państwu za przybycie, powiem na zakończenie, moją misją jest służenie polskiemu społeczeństwu i Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem co do tego przekonany. Dziękuję bardzo. Kiedy prezydent zgłosił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, nikt łącznie z Gazetą Wyborczą i wami nie krył, że jest ona pisana przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, źródło Gazeta Wyborcza, proszę mi wierzyć, i zgłoszona przez prezydenta, bo Trybunał Konstytucyjny nie może. Jednym z zapisów tej ustawy, sędziowie Trybunału też brali udział w pracach w komisji, jest, że nie można orzekać we własnej sprawie, jeśli któryś z sędziów jest w jakikolwiek sposób związany ze sprawą, w której orzeka Trybunał, ma obowiązek się wyłączyć. Czy w związku z tym to, co Trybunał w tej chwili będzie orzekał, będzie zgodne z prawem? Wydaje się, że wszyscy sędziowie powinni się wyłączyć. Nie mam takiego poczucia. Mamy dokładnie diametralnie inną sytuację. Mianowicie sytuację, w której jest czyniony w sposób ordynarny zamach na Trybunał Konstytucyjny.
rodziny, ingerencję władzy wykonawczej, władzę sądowniczą, złamanie trójpodziału władzy, coś, co jest niezwykle niepokojące i w demokratycznych państwach prawa nie przypominam sobie, żeby takie historie miały miejsce. Ale fakt, że to Trybunał pisał, co podawała, jeszcze raz mówię, wtedy Gazeta Wyborcza, że to Trybunał pisał tę ustawę, natomiast zgłosił ją pan prezydent, ten fakt nie jest negowany. Czy ustawodawcą jest Sejm i to Sejm przyjął tą ustawę? Jeszcze raz, nie negujecie faktu, że to Trybunał pisał, jak podawał? Ja nie mam tej wiedzy, ja nie byłem w tych komisjach, które pracowały nad tą ustawą, natomiast ustawodawcą jest Sejm, to Sejm tego typu rozstrzygnięcia podejmuje. A co do zapisu, chwileczkę, co do zapisu, że... Ale nagrać jeszcze w jednym wystarczy. Ja przepraszam. No to... Ale ja przepraszam, znaczy już wszystko w tej sprawie, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Ale ja nie zapytałam, nie zadałam wszystkich pytań. Ale pani cały czas to samo pyta. To ja mam jeszcze jedno pytanie, no jeżeli nie dostaję... Przepraszam, bo się spieszę z panią, jestem umówiony i muszę jeszcze iść nagrać inną rzecz, a mam spotkanie. Znaczy ja na wszystkie pytania pani odpowiedziałam. Nie. Najmocniej przepraszam, tak. Mam jeszcze jedno pytanie, mogłabym prosić. Tezę, którą pani... Ale ja nie, to nie jest teza, dobrze, to w takim razie... Jeśli mogę, naprawdę, najmocniej przepraszam. Paweł, to dość naturalne. Trybunał jest sądem nad prawem i musi wydać wyrok, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące stanowionego prawa. W moim odczuciu, że nie wiem, czy będzie to pełen skład Trybunału, czy wybrany skład, ale oczywiście w sprawach każdej ustawy, jeżeli ona jest zaskarżona, Trybunał musi się wypowiedzieć. No ale tak jak mówię, sam Trybunał napisał w ustawie, że musi się wyłączyć. Nie Trybunał, tylko posłowie. Proszę tylko bardzo, posłowie, ale raz, ale raz jeszcze, raz jeszcze, raz jeszcze, raz jeszcze mówię, nie Trybunał napisał ustawę, tylko ustawa została przedłożona przez prezydenta, procedowana była przez 2 lata. To była ustawa, która... Przez kogo procedowana? Przez posłów w parlamencie. Przez posłów, przepraszam, czy to oznacza, że Gazeta Wyborcza kłamała? Nie wiem, nie wiem, ale panie redaktor, proszę, ale proszę być poważny, nie wiem, co to jest za kartka. No ale proszę wybaczyć. Ale przepraszam, to wy wszyscy będziecie w ten sposób uciekać teraz? Ale przepraszam bardzo, panie pośle, to będziecie w ten sposób wszyscy uciekać? Panie pośle! Jak pytałam o to między innymi posła Kierwińskiego, uciekł, był przed kamery. Dlaczego? No to jest, panie redaktor, szanowni państwo, no dobre pytanie do tego kolegi posła. Szkoda, że uciekł przed kamery. Szanowni państwo, Trybunał Konstytucyjny, niektórzy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego no, pogrążają się w jakiejś autokompromitacji. Naprawdę ta próba nakręcania jakiejś nagonki, stwarzania wrażenia, że zagrożona jest demokracja, to tylko ośmiesza polityków Platformy, ośmiesza sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy angażują się w sprawę, która bezpośrednio ich dotyczy, sami chcą być sędziami we własnej sprawie. No to jest nie do przyjęcia. Naprawdę warto nieco wyhamować emocje. Prawo i Sprawiedliwość naprawia to, co wcześniej zepsuła Platforma Obywatelska. Wszystko będzie dobrze i wszystko będzie zgodnie z prawem przeprowadzone. Czy aby na pewno? Premier Kopacz ustępując powiedziała: nie będzie wam łatwo. Czy to nie jest przypadkiem tak, że pierwszy raz wiedziała, co mówi, bo jeśli Trybunał się zbierze, a się zbierze, jeśli zajmie takie stanowisko, jakiego można się po nim spodziewać, to rzeczywiście wszystkie ustawy, które PiS zgłosi, mogą być przez Trybunał po prostu torpedowane. Ja rozumiem, że Platforma Obywatelska przegrała wybory prezydenckie.
przegrała wybory do Sejmu, przegrała wybory do Senatu, ale uważa, że mając większość w trzeciej izbie polskiego parlamentu, w Trybunale Konstytucyjnym, będzie mogła uchylać ustawy przyjęte przez parlament, podpisane przez prezydenta. Myślę, że do tego absurdu nie dojdzie i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego znają konstytucję, przynajmniej powinni ją znać. Liczę na ostudzenie emocji i na solidną, rzetelną pracę dla Polski. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że córka przewodniczącego Trybunału Rzeplińskiego pracuje w jednej fundacji z córką prezydenta Komorowskiego. Jest to fundacja, która ma stronę, mam prawo wiedzieć, którą to stroną wydrukami z niej był młotkowany kandydat na prezydenta Andrzej Duda przez Bronisława Komorowskiego. Tatusiowie napisali ustawę, jeden z tatusiów napisał, drugi wniósł, żeby było ciekawiej, mąż córki pana Rzeplińskiego jest sekretarzem miasta stołecznego Warszawy. Układzik chyba się zamyka, czy naprawdę da się go odemknąć? No panie redaktor, ja jestem pod wrażeniem zestawu informacji, którymi pani redaktor dysponuje. Bardzo dobrze. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć o wszystkich powiązaniach personalnych, rodzinnych ludzi obozu władzy. Widzimy teraz pewną część tych fatalnych mechanizmów. Będziemy to systematycznie oczyszczać. Aparat państwowy, wszystkie instytucje państwa powinny być transparentne, a tego rodzaju relacje powinny być ujawnione, a następnie osoby, które w tych relacjach pozostają, nie powinny zajmować się stanowisk, które z czego mogłaby wynikać podejrzenie nierzetelności, podejrzenie nawiązywania relacji, które mogą być z punktu widzenia przestrzegania prawa szkodliwe. Dziękuję bardzo.